Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani? 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 A ja? Pani nie, jeszcze długo, długo nie. Jak to trzy? Mają być trzy gole? Może by tego dyktę z Powiśla skosić? Co? Można. Od razu. W drugiej połowie. Wszystkie od razu? Aha. No i jak? Trzy razy tak. Gramy w puchara. Kto tam? Kibice. Proszę. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę. No proszę. Proszę, proszę. Bardzo prosimy o gorący doping dla naszych zawodników, bo stawka dzisiejszego meczu jest bardzo wysoko. Jeżeli... Rzeczywiście, społeczeństwo macie biłem sztuk ofiarny. Zostaw tę turbę. Co zostaw? Dostaniesz po meczu, niech tu stoi, o. Da. W porządku? Włącz też kilku. Oj, nie, teraz nie. Ja już przysto miał dwa zawały. Później, trochę później. Kombinujcie jakiś towar! Jak ma być? Jakiś zdrowy tymis. Nie. Nie, ja dziękuję. Jedna, ale dobra. Wołają ją Sila. Na córeczka czeka w bubecie zrozpaczony fater. Przy okazji bardzo prosimy o niewnoszenie flaszek na teren stadionu. Pańska tubel towar, żeby pana dobrze sędziowało. 3 miliony. 3 miliony to jest delegacja krajowa. W dolarach na razie nie płaci. Nie chodzi o dolary, tylko że pan o czymś zapomniał. O czym? Że ja jestem sędzią międzynarodowym. A sędzia międzynarodowy jest 10 razy lepszy od krajowego. 10 razy bo 3 miliony. Wie pan, że może być ostatni mecz w pańskim życiu? To jest ostatni mecz w moim życiu. Przedostatni. Na! O, szybko, nie pobytanie. Siadaj! Będzie bramka? Daj mi znać natychmiast. Jest! Biała w tradycyjnych, wielutenkich kostiumach.
gola dla Powiśla zdobył grający z numerem 10 Dykta. Niepotrzebne pretensje napastnika czarnych, zawsze Grundola do arbitra. Laduna zażądał 30 milionów. Może nam skoczy na warsztat, nie wie co mówi. Nie wie, to będzie jego ostatni mecz. Co? Ile masz podręcznej kasie? Wziąłem 4 miliony dla sędziów na delegację, zostało 6. Mało. Ja bym nie płacił. Gdybyś nie płaciła, ja dam głowę. Musisz mi dać 30 milionów z banku. Nie widzę problemu. Na dzień dzisiejszy kopalnie mają wyrobione 40 milionów premii za dodatkowe wydobycie w wolne soboty i niedzielę. No i brawo, brawo. Zdobędziecie mistrza, płacimy w poniedziałek. Ale potrzebuję dzisiaj. Dzisiaj to jest niemożliwe. Pieniądze są w skarbcu. Skarbiec można odewrzeć najwcześniej w poniedziałek o 8 rano. Ale o co chodzi? No powiesz, że zapłacimy w poniedziałek. Ja bym nie płacił. Własne boisko, pełne trybuny, telewizja. Choćby nie wiem jak drukował. Nie wydrukuj. Rakieta do tego podania, powstrzymuje go Łapiński, trzeci z białej w Białystok. Faul. Arbiter przerywa grę. Rezultat spotkania pomiędzy Czarnymi Zabrze a Białą Białystok nadal bezbramkowy. Grundol dwoi się i troi. Strzela niemal z każdej pozycji na bramkę przeciwnika, ale ta jest jak zaczarowana. Suną atak za atakiem na bramkę białej Białystok. Bronią się tylko goście. Gospodarze zdobywają olbrzymią przewagę. Teraz Grundol ma po raz drugi w tym meczu pretensje do arbitra. Niesłusznie, to grozi żółtą kartką. I kolejny atak gospodarzy. Szybko rozegrana akcja. Podanie na prawą stronę. Dośrodkowanie do Grundola. Grundol wpada na pole karne. Gol! Nie. Nie ma gola. Pierwsza połowa spotkania w Zabrzu zakończona. Dobra, po pierwszych 45 minutach jest 0-0. Panie sędzio. No i co? Przycisnął nas pan, trudno. Płacimy. Ale dopiero w poniedziałek. Poczekam. Zaraz. To znaczy wygrywamy czy nie wygrywamy? Strasznie pan nerwowy, panie prezesie. Powiedziałem, będą pieniądze, będzie mistrzostwo. Ostatnie minuty dramatycznego spotkania pomiędzy Czarnymi a Białą. Rezultat nadal 0-0. Faul na Grundolu. Z Grundolem nie patyczkują się rywale. Sędzia jednak... Dawaj, papi! Już nie strzeli! Spokojnie, jest jeszcze nie koniec meczu. Na prawą stronę. Jest to jedna z nielicznych kontrakcji drużyny gości. Podanie do Łapińskiego. Ten strzela i gol! Coś nieprawdopodobnego, proszę państwa. Drużyna skazana na porażkę prowadzi 1-0. A więc wszystko wskazuje na to, że zespół z Białego Stoku pozostanie w ekstraklasie piłkarskiej. Tym bardziej, że w tej chwili zakończyło się spotkanie. Mamy informację z Warszawy. Powiśle pokonało Kokon 3-0. A więc Powiśle nowym mistrzem Polski. Gratulujemy powiślańskiej drużynie. Będzie reprezentowała polski futbol w europejskich pucharach. Życzymy dobrej postawy, takiej jak na finiszu.